Nazywam się Artur Kurasiński, jestem osobą m.in. współtwórcą Auli Polskiej. Dzisiaj występuję w trochę innym charakterze, bardziej jako osoba, która będzie Was przekonywała do podjęcia pewnego typu wyzwania w Waszym bardzo bogatym i ciekawym życiu. To znaczy chciałbym Was zaprosić do tego, żebyście zapisali się i zapłacili kupę pieniędzy za coś, co pozwoli Wam w bliskiej przyszłości również zrobić jeszcze więcej pieniędzy. Up Academy w dużym skrócie jest to kurs, który będzie prawdopodobnie trwał w zależności od tego, czy zgodzimy się z Waszymi opiniami, bo one są dla nas bardzo ważne. Wahamy się między kilkoma tygodniami, kilkoma miesiącami. Ja wiem, że ta różnica jest spora i pewnie wywoła Was śmiech, no bo wiadomo, że przecież powinno być oczywiste, że my powinniśmy Wam to narzucić, ale z drugiej strony Up Academy nie jest kursem takim, który do tej pory istniał gdziekolwiek, dlatego że my będziemy chcieli wyjmować ludzi, którzy pracują w korpo, w dużych firmach, nad dużymi projektami. I z naszej perspektywy rodzi się podstawowe pytanie, czy ktoś rozsądnie myślący, będący na górze, szefem takiej osoby, pozwoli na wyjęcie i powiedzmy zagospodarowanie czasu takiej osoby przez kilka tygodni w normalnym tygodniu pracy. Więc tu się wahamy, czekamy na Waszą, również na Wasz feedback. Za chwilę powiem, jak ten feedback można do nam zgłaszać. Czym jest technologia App Academy? No, ustartowała strona, ona jest bardzo prosta, niektórzy mówią, że obrzydliwa, ale została tak naprawdę skopiowana z poprzedniej inicjatywy, która zakończyła się sukcesem i jest już kontynuowana, w sensie toczy się i ludzie się uczą, czyli z Digital Frontier kursu tworzenia gier komputerowych. I to, czego się nauczyłem akurat, jeżeli chodzi o najprostsze na świecie usability, to jest po pierwsze nie słuchać ludzi, którzy się nie znają, a hejtują tylko i wyłącznie dla hejtowania, tylko że musi mieć tam ogromny klawisz z głosie i to jest wszystko, co potrzeba, że taka strona funkcjonowała. Więc jeżeli robicie stronę, na której chcecie, żeby ludzie napisali coś do Was, to upewnijcie się, że ten klawisz zgłosi albo napisz, że dla mnie jest wyjątkowo duży, wtedy 50% już sukcesu jest za Wami. Stronka sobie wisi, appacademy.pl, możecie na chwilę nawet teraz na nią wejść, mam nadzieję, że nie spowodujecie jakiegoś wywalenia serwera. Tam są podstawowe informacje, część rzeczy będzie niestety ukrytych, w sensie, że nie ma programu, nie ma jeszcze właśnie informacji związanych z datą konkretną, dlatego że to wszystko procedujemy. Niemniej jednak część informacji już możecie sobie stworzyć, odtworzyć. Co to jest za kurs? My byśmy chcieli wprowadzić pewnego typu takie zamieszanie, dlatego że chcemy połączyć ogień z wodą. Wydaje nam się, że jesteśmy w stanie to zrobić. Całe nasze doświadczenie osób, które z tymi rozmawiamy, które będą między innymi wykładowcami, to potwierdza. Dlaczego ogień z wodą? Bo chcemy wyszkolić i dać narzędzia do działania komercyjnego programistom, ale również osobom, które po prostu będą pełniły zupełnie inne funkcje w organizacji, w firmie czy w startupie. Czyli project managerowie, osoby, które są artystami, osoby, które mają tworzyć wizję, generować strategię firmy z jednej strony, a z drugiej programiści. Czy da się to zrobić? Mamy takie przekonanie, że tak. Pewno wy sami, te osoby, które się zgłaszą, wyjdą, ukończą ten kurs, będą najlepiej mogły na to odpowiedzieć. Niemniej jednak dla nas jest bardzo ważne, żeby przekazać tę wiedzę w taki sposób, żeby programiści, czyli osoby, które wchodzą do firmy, otrzymują zadanie, projekt, mogły właściwie po zakończeniu naszego kursu zacząć normalną pracę. Oczywiście zakładamy jedną rzecz, te osoby nie będą uczyły się od zera, tak? Znaczy, jest niemożliwe, żeby wyszkolić kogokolwiek w kilka miesięcy, jeżeli ta osoba posiada zdrowe doświadczenie, informacje na temat programowania. W związku z tym tutaj zakładamy, że osoby, które się do nas zgłaszały, chcą się przeswitchować, tak, albo doszkolić, ewentualnie zdobyć pewną partię informacji, która pozwoli im gładko wejść w projekty. Nie będziemy szkolić od zera, dlatego że to jest mission impossible w naszym wykonaniu, naszym przekonaniu. Podstawowy podział na cztery grupy, które chcemy objąć, które bardzo chętnie zapraszamy do współpracy już teraz. To są właśnie programiści, to będzie core ścieżki twarde, jak my nazywamy to wewnętrznie, czyli tam będziemy klepali kod, będziemy uczyli się wszystkich rzeczy związanych z programowaniem. I programiści raczej nie będą bombardowani informacjami o designie, o modelach biznesowych, to wszystkich rzeczach, które są dla nich nieważne. W sensie oczywiście nie będziemy zabraniali tych informacji dowiadywać się, ale nikogo nie będziemy zmuszali do tego, żeby będąc na ścieżce programistycznej rysował ładne obrazki. Project managerowie, art dyrektorzy, biznes managerowie, brand managerowie, wszystkie osoby, które mają do czynienia z mobilem w firmach, w korpo, na różnych stanowiskach, bardzo serdecznie zapraszamy.
Podpowiemy Wam, jak wyceniać projekty, jak rozmawiać na temat projektów mobilnych, jak nie dać się oszukać przez agencje, które mówią, że znają się na tworzeniu mobile'a. W drugą stronę, co zrobić, kiedy mamy do czynienia z kulawym projektem wewnątrz organizacji, ubić go, dostawić do niego kolejną jakąś ekipę i tak dalej. To wszystkie informacje na case'ach ściągniętych z życia realnego będziemy Wam przekazywali. Trzecią grupą są firmy, tak? To są organizacje mniejsze lub większe, ale tak naprawdę pod tą nazwą kryją się też startupy. Czyli chcielibyśmy również dać Wam, jako osobom, które być może marzycie o tym, że Wasza aplikacja w App Store wykręci kilka milionów dolarów, narzędzia do tego, żebyście dowiedzieli się, jak to zrobić. Nie jest to tak, że całe to wbrew pozorom takie trudne, ale trzeba mieć ogromną liczbę szczęścia, doświadczenie, świetny zespół, kupę do software'u i naprawdę jeszcze kilkaset innych rzeczy. Ale da się to zrobić, to wam możemy zagwarantować. Czwartą kategorią jest management, czyli ludzie, którzy będą w firmie stawali i mówili, no dobrze, mamy firmę, a teraz musimy wejść w ten mobile. Pani Krysio, niech pani przyniesie ten mobile, to zaczniemy to robić, tak? No więc z tym osobom też, ja ironizuję, ale proszę mi wierzyć, spotykam się na co dzień z takimi osobami, które 10 lat temu mówiły, no to co ten internet, to kupimy cały, tak? Weźcie tutaj, zapakujcie na tę dyskietkę. Obecnie to samo jest z mobilem. Edukacja jest bardzo ważna. Dla większości z tych osób mobile jest kompletnie jakimś pojęciem nie z tego świata. Nie rozumieją, nie znają się, udają, że się znają na tym, a od nich zależy decyzowanie w firmach na poziomie czy też budżetu, czy też po prostu wyznaczanie ścieżek rozwoju tej firmy na następne kilka lat. Dobrze, jak się zapisać na ten kurs? No bardzo prosto, wchodzicie na stronę, klikacie klawisz zgłoś się, lądujecie na takim pięknym googlowym formularzu, wypełniacie go, jesteście zapisani. Za około miesiąca czasu do Was się odezwiemy, zobaczymy, czy spełniacie to, co byśmy chcieli, żebyście spełniali, czyli żebyście byli zapalonymi miłośnikami mobile'a, żebyście wierzyli głęboko w to, co będziecie robili, bla, bla, bla. Na pewno nie wszyscy się dostaną, ci, którzy będą aplikowali, dlatego że jest to niemożliwe, ale po wypełnieniu tego formularza zwiększycie na pewno szansę na to, że się na ten kurs możecie dostać. I cóż, no i tyle. A ile to kosztuje? A kosztować to będzie UOPS, się fonty. Kosztuje to będzie, koszt tego takiego kursu będzie między 4 a 5 tysięcy złotych netto, będzie możliwość rozłożenia na raty. Jeżeli to będzie kurs, który będzie spakowany w ciągu kilku tygodni, to oczywiście będziemy musieli jakoś rozsądnie podejść do płatności, dlatego że tego się nauczyliśmy po Digital Frontier, gdzie dużo osób przychodziło bardzo młodych i mówiło, no ale nie mam pieniędzy, znaczy mogę dostać kieszonkowe za 2 tygodnie albo 3, ale nie zapłacę Wam kilku tysięcy złotych od razu, upfront, tak? Czyli będziemy tutaj bardzo, bardzo elastyczni. Być może nawet też ktoś nam zasugerował niedawno, że po prostu pójść do banku, podpisać umowę, tak żebyśmy my mogli oferować, czy bank, ale zintegrowany gdyby z naszą stroną i z naszą usługą, w naszym imieniu po prostu oferował jakąś linię kredytową. Być może. Kto będzie mnie uczyć? No pięknie się rozwaliło. To jest 5 panów, których chyba 2 jest na sali obecnie. 3 z tego co... Dobrze, 3. Alan Hościło, Marcin Zaromba, Bartek Płucek, Tomek Woźniak i Tomasz Kolinko. To są pierwsze osoby, oficjalnie na drożce pracujemy. Dlaczego chcielibyśmy... znaczy, z czym jest problem? Problem jest z tym, że jak prawda obiegowa głosi, ci, którzy uczą, to nie mają, znaczy to nie zarabiają pieniędzy i oni tak naprawdę tego biznesu nie robią. No tu niestety to jest sam problem. Jeżeli chcemy mieć osoby, które będą przekazywały wiedzę, ale ta wiedza naprawdę będzie wzięta z projektów, które są robione teraz, a nie 15 lat temu i ta wiedza ma być brana z życia, a nie z blogów czytanych, poczytnych blogerów zagranicznych, no to musimy brać ludzi, którzy pracują nad projektami. Problem jest taki, że jak oni odpuszczą w swojej firmie lub też w swoim korpo pół dnia, to jest wymierny koszt, tak? I albo my ten koszt rekompensujemy, no albo coś nie dogadamy. W związku z tym to jest problem taki, no, bardzo występujący często przy różnych projektach. Nie za bardzo tę wiedzę można pozyskać z innych źródeł niż od tych osób, a te osoby nie bardzo chcą, jak gdyby w tym momencie, nawet nie dlatego, że nie chcą się dzielić, po prostu nie mają na to czasu. Więc metodą prób i błędów, pewnego typu marchewek, kijów i tak dalej, próbujemy te osoby werbować. Idzie to w miarę okej, aczkolwiek nie wiem, czy tych osób będzie 10, 15 czy 50. Dla porównania, dla kursu 9-miesięcznego tworzenia gier, czyli Digital Frontier, mamy 19 wykładowców, którzy są praktykami typu z firm typu CD Projekt, tutaj niedaleko znajdujący się Techland i tak dalej. To pokazuje, że teoretycznie na zjazdy co 2 tygodnie potrzebuje naprawdę dużo osób, bo raz, nie wszyscy mogą wtedy być weekend jest świętym momentem, 2, ci ludzie mają różną wiedzę i też chcielibyśmy, żeby oni pokazywali, byli, czy przekazywali tę wiedzę w inny sposób niż tylko taki bardzo standardowy. Dobrze, kwanty.
kurs stacjonarny, to jest napisane stacjonarny czy VOD. Zrobiliśmy przy okazji właśnie Digital Frontier w ten weekend eksperyment. Wprowadziliśmy możliwość streamingu oraz potem od tego ten sygnał na narządami odbierania, czyli klasyczne VOD. Obejrzało to sobie 2000 osób. To był ten weekend, który był długim weekendem, w związku z tym my uznajemy to za mega, mega fajną informację. 2000 osób siedziało, oglądało, jak facet czyta, czy też mówi o tworzeniu gier komputerowych. No to jest dla mnie jakiś koszmar. Znaczy w sensie, kto w ogóle się zalogował na tego Facebooka i oglądał coś takiego? To są nudy. Niemniej jednak 2000 osób to zrobiło, co dało nam pewność, że są ludzie, którzy chcieliby korzystać z tego typu technologii. I znowu, będziemy na pewno chcieli to zrobić. Mamy partnera, Stream Online. I jak to może wyglądać? No w ten sposób, że zadeklarujecie na początku, czy chcecie korzystać z takiego kursu za pomocą siedzenia własnoręcznie na własnym przez ileś tam tygodni albo miesięcy, albo chcecie po prostu sobie pobierać ten stream wtedy, kiedy on będzie udostępniony, a potem VOD wtedy, kiedy będziecie chcieli. To będzie oczywiście inaczej rozłożone w cenie, ta usługa będzie tańsza. Niemniej jednak zgłaszamy od razu i dajemy taką informację w pełni, gdyby otwarcie. Tak będzie możliwość pociągnięcia tego streamu i pociągnięcia potem VOD. W związku z tym, jeżeli mieszkacie daleko, nie chce wam się przejść do Warszawy, albo nie możecie w jakiś sposób w ogóle tu się pojawiać, bo po prostu nie możecie, tak? Bo mieszkacie na przykład, pracujecie poza granicami Polski, to możecie z takiego kursu również korzystać. Partnerzy, na razie skromnie, ale to się rozrasta. Oczywiście Aula Polska, no bo jak niedaleko szuka takiego partnera. Love Mobile, no Marcin, przepraszam, ale to nie jest specjalnie, że jest najmniejsze logo. Niemniej jednak Love Mobile, czyli właśnie Marcin Zaręba będzie nas tutaj wspomagał. Al Magazine, Dominik Łada niestety się nie mógł pojawić, problemy z natłokiem klientów spowodowały, że nie mógł się do nas dotrzeć, czyli magazyn poświęcony głównie tematyce, no, Apple'owskiej, jakby nie było. I za chwilę startujący kolejny magazyn, też chyba Dominika, poświęcony Androidowi. I właśnie Stream Online, który będzie nam dostarczał technologię zapisu, kopiowania tych wszystkich sygnałów i tak dalej. Dobrze, i dwóch jeszcze partnerów, którzy może trochę nieoficjalnie, ale chyba się nie obrażę, jak o nich wspomnę. Microsoft bardzo się zapalił tej inicjatywy. Z wiadomych względów Microsoft musi dopieszczać deweloperów mobilnych, szczególnie w przypadku, kiedy mamy na rynku już dominację Apple'owską, a Android już w ogóle wyprzedza o lata świetlne pod kątem sprzedanych słuchawek, no to trzeba coś zrobić. Więc Microsoft będzie, Samsung też. Samsung jest bardzo zainteresowany. Co na końcu? Na końcu to bym chciał powiedzieć tyle, żebyście potraktowali to jako możliwość wydania kilku tysięcy złotych w celu uzyskania kilkudziesięciu tysięcy złotych. I powiem wam dlaczego. Wydanie dwóch osób do firmy, która właśnie startowała z projektem mobilnym. Czyli za pomocą moich kontaktów miałem kogoś nakłonić, żeby podjął się pracy w jakiejś innej firmie. Pierwotna stawka to było 8 tysięcy netto. To był programista androidowy. Nikt się nie odezwał. W sensie ludzie kwękali, aż czyli masy mówili, nie, ja nie chcę, jestem zarobiony, nie mam czasu. 9 tysięcy, 10 tysięcy, stanęło na 11 tysiącach netto. 11 tysięcy netto dostaje programista androidowy w Warszawie, pracujący od godziny 9 do 17 w jakiejś firmie, nie wiem nawet jaki, to nie jest jakiś bank, to jest jakaś firma. To są ludzie, którzy są na chwilę obecną wyrywani sobie i serio, nie chciałbym przesadzać, ale wydaje mi się, że ktoś, kto posiada skille programistyczne, szczególnie właśnie jeżeli chodzi o mobile, przynajmniej z dwoma platformami związane, tak? Niech to będzie ten Apple iOS i Android, ma pracę do końca życia, w mojej ocenie. Oczywiście mogę się mylić, bo za 15 lat może przyjść to kolejna rewolucja, niemniej jednak na chwilę obecną tej pracy nie zabraknie i obyście mieli tylko ten problem, że po prostu po takim kursie będziecie mogli przebierać tę ofertę. O czym jestem przekonany, ponieważ nie dość, że rośnie pula projektów, które wymagają działu mobile'a, to jeszcze po prostu rosną ogromne zaplecza już istniejących instytucji, które potrzebują na gwałt coś prowadzić mobilnego do siebie. I znowu się rozjechało, ale to w takim razie tyle. Dziękuję serdecznie, zapraszam. Jeżeli ktoś będzie miał jakieś pytanie, to w przerwie, przy pizzy zapraszam, a jeżeli ktoś będzie chciał już się może zapisać, to appacademy.pl. Dziękuję bardzo.